9 lutego w Centrum Kształcenia w Lipniku odbyła się trzecia edycja turnieju szachowego, podczas której mogliśmy oglądać imponujące zmagania aż 9 uczestników. W tej edycji zamiast nagród były do zgarnięcia piękne statuetki za miejsca na podium. Witam panów bardzo serdecznie. Są państwo tutaj uczestnikami naszego dzisiejszego turnieju. I ile meczy tutaj zostało przez panów rozegranych? I jak wrażenia ogólnie odnośnie tego turnieju szachowego? No, rozegraliśmy 7 meczy. No i fajnie było. No. Bardzo fajnie było, polecam. Bardzo wyrównane zawody. Ci zawodnicy na równym poziomie, równy poziom gry, panowie mówią. Tak? Nie. Zawodnicy byli słabi w większości. Aha, bardzo dobrze. A czy mogliby państwo tutaj powiedzieć, od ilu lat bierzecie udział w takich turniejach? To mój pierwszy rok. To był pierwszy raz. To był pierwszy raz. O, także gratulujemy. Życzymy też powodzenia właśnie na tej drodze, że tutaj widzę początki. I generalnie planujecie brać udział w przyszłych tego typu turniejach? Wydaje mi się, że tak. Definitywnie tak. Naturalnie. Dobrze, bardzo dziękuję. I może chcielibyście kogoś jeszcze pozdrowić? Mamę, tatę i rodziców. W zasadzie to chciałem pozdrowić... W sumie nie. I Józefa Piłsudskiego mogę pozdrowić. Ja bym chciał pozdrowić Wiktora Skuzę. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy panom tutaj za udział w turnieju. I co, widzimy się za rok. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy Mariusza Sierpniaka. Proszę bardzo. Drugie. No i kto mógł zająć pierwsze miejsce? Bo już wiadomo, zapraszamy. Ej, to dziś jest z nami również Konrad Góra, zdobywca drugiego miejsca. Konradzie, jak ci się dzisiaj grało? Jak samopoczucie? I czy była presja może? Cóż, presja była dość duża. Wiadomo, każdy chce zająć jak najlepsze miejsce. No starałem się, jak widać, nie wyszło. Oczywiście, znaczy tak, ogólnie to właśnie tutaj przyjechałem nie z myślą w ogóle o turnieju. Ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle jest turniej. No ale cóż, drugie miejsce, fajnie, cieszę się. Każdy, że tak powiem, chyba zadowolony. Samopoczucie fajne, no i ogólnie elegancko. A poziom właśnie zawodników, z którymi miałeś okazję się mierzyć, na jakim był poziomie mniej więcej, jakbyś mógł to ocenić? No cóż, może nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, ale poziom naprawdę duży. Każdy, że tak powiem, ci co się śmieją, to najwięcej przegrali w tym ze mną, więc no, ale Kościół. Ale no, nie no, poziom był naprawdę zarąbisty, wysoki. Aż się zdziwiłem właśnie, nawet nie spodziewam się. Fajnie zarąbiście grali, każdy grał. I czy zamierzasz kontynuować właśnie swoją karierę tutaj szachisty? Nie wiem, zobaczymy. Może się tak samo wszystko stanie jak dzisiaj, czyli przypadkowo. No nie wiem, jednak nie planuję tego. I był to twój pierwszy turniej? Tak, w ogóle ja zbytnio w szachy nie grałem, więc... No, tak. Dobrze, to gratulujemy i życzymy tutaj dalszych sukcesów może na tej drodze. Było fantastycznie. Ja bym powiedział, że się dobrze grało. I z iloma uczestnikami miał pan zaszczyt się dzisiaj zmierzyć? 8 dziewczyn. Uczę w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie, Centrum Kształcenia w Lipniku nauki szachów, gry od podstaw. Jak wiadomo, szachy to królewska gra.
Sam nauczyłem się jako młody chłopak i teraz cieszę się, że mogę tą wiedzę przekazać następnym osobom, młodemu pokoleniu, które chętnie przychodzi i uczestniczy w zajęciach prowadzonych właśnie na terenie Ośrodka Kultury. Jak pan ocenia przebieg dzisiejszego turnieju? Dużo zawodników przybyło, reprezentowali wysoki poziom umiejętności? Jestem pozytywnie zaskoczony. W tym roku w naszym turnieju brało udział aż 9 zawodników. Dokładnie 8 zawodników i jedna zawodniczka. Warto podkreślić, że wśród nich znalazły się osoby, które pierwszy raz miały w ogóle styczność z szachami i po wytłumaczeniu najprostszych zasad radziły sobie niebywale nieźle. W tym warto tutaj podkreślić najmłodszego zawodnika, czyli Oliwiera Ziemnickiego, który naprawdę jako laik z pełnym zaangażowaniem podjął wyzwanie i naprawdę wygrał kilka dość trudnych partii. I od ilu lat prowadzi się takie turnieje? Która to już edycja? Turniej szachowy miał w tym roku swoją 3. edycję. Pierwsza była w 2021 i właśnie z tego względu zaczęliśmy je numerować. Wcześniej, już w roku 2020, był amatorski turniej, ale to dopiero były nasze początki, raczkowaliśmy wtedy. Natomiast teraz już to jest 3. edycja, pełną parą trwają zajęcia nauki gry w szachy w Gminnym Ośrodku Kultury. Także wynikiem tego jest organizacja właśnie turnieju. Zwykle to się odbywa podczas ferii zimowych, jakie organizujemy dla młodzieży na terenie właśnie placówki we Włostowie i tutaj w Centrum Kształcenia w Lipniku. I macie zamiar kontynuować tą tradycję tych turniejów? Będą przyszłe edycje? Oczywiście, jak najbardziej. Liczymy, że w kolejnych latach coraz więcej młodych osób będzie brało udział w naszych turniejach. Szachy są bardzo rozwijającą grą, w szczególności na polu logicznego myślenia, pomagają w nauce, w szczególności w matematyce, dodają każdemu cierpliwości, skupienia w trakcie nauki. Są wymagającą grą na myślenie, kojarzenie. To są niekiedy opracowane schematy, chociaż nigdy nie wiadomo, w którą stronę poruszy się królowa. Dobrze, to bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w prowadzeniu tutaj dalszych turniejów, dalszych edycji. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku na zajęcia szachowe i oczywiście pozostałe, jakie nasza placówka kultury ma w swojej ofercie. A to między innymi zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i wiele, wiele innych. Zapraszam, dziękuję.